Witajcie! Największą zagadką ostatnich dni w świecie Apex Legends, a może i w całym growym świecie, jest oczywiście to, kiedy dostaniemy pierwszy sezon w tej grze oraz obiecany Battle Pass. Tymczasem twórcy strasznie nas trolują i dokładnie nie chcą nam powiedzieć, kiedy i co się wydarzy. No to miłego oglądania! Jedyną oficjalną do tej pory informacją o premierze pierwszego sezonu w Apex Legends, a co za tym idzie i nowego kardetu bojowego oraz premiery kolejnej legendy, otrzymaliśmy wraz z premierą tej gry i informacja mówiła, że pierwszy sezon wystartuje w marcu. Wszyscy wtedy byliśmy przekonani, że twórcom chodzi o 1 marca i że od początku marca będziemy mieli dostęp do nowej legendy, kardetu bojowego oraz pierwszego sezonu. 1 marca przeminął i nic się nie wydarzyło, wtedy zaczęły wyskakiwać plotki o tym, że 12 marca to jest na pewno ta data, kiedy otrzymamy nowy sezon i karnet bojowy. 12 marca był wczoraj i na wczoraj Electronic Arts na swoim oficjalnym kanale YouTube'owym EA UK zapowiedziało streama na godzinę 18:30. Chyba nie muszę wam mówić, po co ludzie tam weszli i na co tam czekali. I myślę, że Electronic Arts również doskonale o tym wiedziało, że wszyscy widzowie, którzy przyjdą na ten stream, będą oczekiwali informacji o tym, że właśnie mamy premierę nowego Battle Passa, tak wygląda nowa legenda, macie, grajcie i bawcie się dobrze. Tymczasem był to zwykły stream z gameplayu, co zakończyło się ogromnym hejtem. Pod tym live'em uzbierało się 6000 łapek w dół, podczas gdy w górę było ich tylko 900, a cały czat, przez cały czas trwania tego streama był spamowany tym, kiedy Battle Pass, kiedy Battle Pass, kiedy Battle Pass. Tak złego marketingu, no nie mógł sobie nikt wyobrazić. Ja nie mam pojęcia, dlaczego Electronic Arts to zrobiło, bo wiedząc o tym, że jest bardzo wiarygodna i bardzo rozpropagowana w internecie plotka o tym, że 12 marca ma wystartować Battle Pass, mogli albo wydać oświadczenie i powiedzieć, że to nieprawda, albo odwołać takiego streama, bo nie mówiąc nic o Battle Passie, odpalając takiego streama, musieli się spodziewać gównoburzy, która właśnie tam wybuchła. Natomiast już po zakończeniu tego streama na Reddicie w wątku o Apex Legends twórcy zabrali w końcu głos. No ale niestety powiedzieli nam tyle, że dzisiaj nie będzie Battle Passa, a że informacja o nim ukaże się wkrótce. A informacje, które są wygrzebywane z plików gry, nie do końca odpowiadają prawdzie. Tak lakonicznej i tak niekonkretnej informacji to chyba nikt nie chciał usłyszeć, no ale właśnie to dostaliśmy. Twórcy powiedzieli, że very soon, czyli bardzo blisko, otrzymamy jakieś informacje, nic nie powiedzieli o dacie premiery, nie podali żadnych konkretnych informacji. No i tak wygląda aktualna sytuacja. Jest 13 marca, godzina 16, a my nie wiemy nic o karnecie bojowym i pierwszym sezonie w Apex Legends, na który naprawdę już wszyscy bardzo, bardzo czekają, a community wokół Apex Legends jest już coraz bardziej zniecierpliwione i ja naprawdę nie chciałbym, żeby gracze odwrócili się od tej gry. Także Electronic Arts, jeśli ktokolwiek z was mnie słucha, bierzcie się do roboty, podajcie po prostu konkretną informację. Nie wiem, karnet bojowy wystartuje 20 marca, startuje 28, nie zdążyliśmy, wruszamy od 1 kwietnia, cokolwiek, jakakolwiek konkretna informacja będzie lepsza niż milczenie z waszej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek tobie się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, daj znać w komentarzu, czy czekasz na pierwszy sezon i karnet bojowy w Apex Legends, czy nie, no i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć! We'll be right back.